Z tego stosu wody mineralnej, więc ja sobie tu jedno już przygotuję. Dzień dobry Państwu. Państwa, moim gościem jest dzisiaj Mawil, którego gościmy z okazji komiksu Kinderland, który wydała Kultura Gniewu. I o tym komiksie będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o dzieciństwie. Każda z nas pamięta jakieś wspomnienia z dzieciństwa. Niektórzy ubierają je w słowa, w opowieści, niektórzy ubierają je też w rysunki i w ten sposób powstają komiksy o dzieciństwie. Komiksów o dzieciństwie mamy coraz więcej, także polskich. A dzieciństwo. A dzieciństwo w NRD, także bliskim nam, w jakim stopniu, było i podobne, i inne. I o tym jest ten komiks. Also, der Moderator sagt, er zieht Parallelen zwischen der Kindheit, ganz allgemein, in der ehemaligen DDR und auch in Polen. So er stellt fest, dass so einigermaßen diese Umstände ziemlich ähnlich waren, so zum einen, zum anderen ganz anders. I moje pierwsze pytanie, to jest też pytanie do Was. Czy pamiętacie grę w ping-ponga jeszcze? Ktoś w ogóle z Was gra jeszcze w ping-ponga? Chodzicie na ping-ponga? Jedna osoba? So meine erste Frage lautet, so vielleicht auch an das Publikum, vielleicht erinnern Sie sich an den Ping-Pong, so an Tischtennis. Mawi, grasz Ping-Ponga? Spielst du Ping-Pong, Mawi? Ja, also ich spiele vielleicht nicht super, super gut, aber im Verhältnis zu vielen anderen Leuten meiner Generation spiele ich auch immer noch viele Jahre nach der Schule weiter. Tak, gram cały czas. Może nie gram jakoś super świetnie, natomiast w porównaniu do ludzi z mojego pokolenia mogę powiedzieć, że gram dobrze. Jeszcze w tym okresie obecnym, czyli po szkole, cały czas gram w ping-ponga. W twoim komiksie ping-pong jest takim wydarzeniem, które łączy ludzi, jednoczy takim miejscem negocjacji wydarzeń. Kiedy pomyślałeś, że... Dlaczego w ogóle postanowiłeś napisać komiks o swoim dzieciństwie? W którym momencie padł ten pomysł, żeby dzieciństwo? In deinem Comic Ping-Pong, so Ping-Pong-Spiel, wird zu einem Zentralmotiv, so bei dem, bei diesem Spiel Menschen so sprechen, sie sprechen über verschiedene Sachen, so machen sie Negotiationen, so sprechen auch über dieses und jenes. Wann hast du wann haben sie beschlossen eigentlich, so über dieses Spiel in ihrem Comic zu, also dieses Spiel in ihrem Comic zu platzieren. Ich hatte ursprünglich die Idee, einen reinen Ping-Pong-Comic zu machen. Und der Verlag hat zu demselben Zeitpunkt mir vorgeschlagen, ein Buch über die DDR zu machen, weil ich das als Kind erlebt habe. Und ich hatte zuerst große Angst davor, weil die DDR für viele Leute ein sehr ernstes Thema ist. Bis zum Glück ein Freund von mir auf die Idee kam, dass ich einfach beides kombinieren kann, das Ping-Pong-Thema und das DDR-Thema. Und ich denke auch, es fiel auch so viel leichter, weil die DDR ist ein großes Thema für viele Leute, für die Generation, und ich habe mir einfach einen Aspekt rausgesucht und dadurch war es für mich leichter. Początkowo myślałem o stworzeniu komiksu tylko właśnie o Ping-Pongu. Chciałem to połączyć jeszcze z tematem DDR, czyli NRD. Kiedyś właśnie taki kraj się nazywał Niemiecka Republika Demokratyczna. Jednak dla wielu ludzi zgłosiłem mój pomysł wydawnictwu. Jednak temat wydaje się dosyć poważny. Dla wielu ludzi jest to temat dosyć właśnie poważny, żeby pisać właśnie o tych rzeczach.
wpadłem na taki pomysł, że nie tylko ping-pong, nie tylko właśnie czas NRD, tylko żeby to połączyć wszystko w jednej książce. Was halt für mich auch sehr wichtig ist, es muss halt irgendwas sein, wo ich selber eine emotionale starke Bindung habe, wo ich sozusagen selber große Lust darauf habe, das so zu erzählen. Und ich weiß, dass viele Leute, die zum Beispiel eine Generation älter sind als ich oder die 5 oder 10 Jahre älter sind, die nicht nur ihre Kindheit, sondern auch ihre Jugend in der DDR verbracht haben, dass die viel mehr unter dem Land gelitten haben. Sozusagen für mich selber war es nur die Kindheit in einem kleinen altmodischen Land. Jestem tego świadomy, że ten temat dla wielu osób może być... Znaczy ja jestem w ogóle związany z tematyką NRD emocjonalnie. Szczególnie biorę pod uwagę, jestem tego świadomy, że dla osób trochę starszych ode mnie, dla starszego pokolenia, ale nawet dla tych o 5-10 lat starszych, temat może być dosyć wrażliwy, niezbyt miły. Emocjonalnie do tego podchodzą, dlatego starałem się ukazać to w jak najlepszym, w takim również osobistym świetle. Czy postaci z książki są postaci wymyślone, czy czerpiesz bardzo ze swojej historii, swojego życia? Skąd brałeś postaci? Bo masz bardzo wyrazistych bohaterów. Sind die Comicfiguren, die Hauptfiguren so in deinem Comic ausgedacht? Oder vielleicht hast du etwas so von einem gewissen speziellen Personen aus deinem Leben ausgewählt? Es ist, also das Buch ist nicht autobiografisch, es ist vielleicht so zu 15% oder 20% autobiografisch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Kinderzimmer zeichnen musste, war ich zu faul, mir Bilder aus dem Internet rauszusuchen, sondern habe einfach mein eigenes Kinderzimmer gemalt, wie ich es in Erinnerung hatte. Und Figuren, das ist eine Mischung von ausgedachten Figuren und von Figuren, wo es sie in meiner Klasse gab und wie es sie, glaube ich, in jeder Klasse gibt. Es gibt, glaube ich, in jeder Klasse gibt es einen, der muss den Pausenclown und einer, der vielleicht ein bisschen den Chef macht und einen bösen Gegenspieler. Das sind so typische Figuren, die es, glaube ich, überall gibt. To nie jest typowa książka autobiograficzna. Mniej więcej potraktowałem to w 15-20% jako komiks autobiograficzny. I tak jak w każdej klasie są tam pewne postaci, jest taki płazen klasowy, jest osoba o zdolnościach przywódczych, za którą wszyscy podążają. Starałem się myśleć o moim dzieciństwie, o moich znajomych i o tych właśnie osobistych wrażeniach z mojej klasy. Je tam właśnie opisać, przedstawić. Czy pamiętasz, bo taką najbardziej, bo w rzeczywiście komiks jest smutno-wesoły, czasem jest zabawnie, czasem jest wiele zgroza, a najbardziej chyba przerażający w takiej polskiej perspektywie jest moment, kiedy dzieciaki mówią o tym, że boją się mówić między sobą nawet o wolnych Niemczech, że ktoś może donieść do Stasi. Masz takie wspomnienie z dzieciństwa, że bałeś się coś powiedzieć nawet? Kannst du dich daran erinnern, dass zu jener Zeit hattest du eigentlich Angst, sich an verschiedene Sachen, heikle Themen zu sprechen? Es geht mir um Stasi-Thema. Und in deinem Comics ist das auch mit Grausamkeit gefärbt, dass zu jener Zeit solche so tragikomische, man kann sagen, zum Teil lustiger, wie in deinem Comics es dargestellt worden ist, zum einen lustiger, zum einen trauriger Themen auftauchen. Was meinst du zu diesem heiklen Thema, also Stasi-Motiv? Also ich finde es krass, dass man als Kind damals sehr, sehr schnell gelernt hat, dass es eine offizielle Meinung in der Schule gibt, die man nachklappern muss, und dass es aber zu Hause mit den Eltern eine andere Wahrheit gibt. Also das hat man als Kind relativ schnell geschnallt, dass die Eltern manchmal nicht wollten, dass man als Kind zuhört, weil sie Angst hatten, dass man sich in der Schule verklappert. Also als halt kleines Kind haben sie einem Sachen nicht erzählt, und als großes Kind haben sie dann schon
wussten schon alle, über das Thema können wir jetzt hier reden, aber in der Schule spricht man darüber nicht. Dzieci w tamtym czasie dosyć szybko się nauczyły, jak mówię to z własnego doświadczenia, że inaczej się mówiło w domu o pewnych sprawach. Rodzice też brali na to, brali to szczególnie pod uwagę i o pewnych sprawach trudnych starali się nie mówić przy dzieciach, żeby dzieci po prostu tego nie wypaplały w szkole. Natomiast w szkole człowiek zupełnie inaczej się zachowywał i o pewnych tematach po prostu nie mówił. Żyły jakby w takich troszkę dwóch światach, dwóch sferach. Twój bohater chodzi zarówno na socjalistyczny pochód, jak i do kościoła. Jak się żyje w takiej społeczności, jak się żyje w takim świecie? Pamiętasz to jeszcze? Deine Hauptfigur, dein Protagonist, ist eine, geht in die Parade, in die sozialistische Parade, aber auch besucht er die Kirche. Wie lebt man in einer solchen Welt? Ja, das ist auch wieder eins von diesen Themen. Also ich bin selber so aufgewachsen, meine Eltern sozusagen sind in der Kirche, ich dadurch automatisch auch. Ja, wenn man halt nachmittags zum Religionsunterricht gegangen ist, hat man halt die richtig guten Schulfreunde wussten, wo man hingeht, und den anderen hat man halt erzählt, man geht zum Klavierunterricht oder sowas, wie das halt hier in dem Comic abläuft. Also man hat halt relativ schnell gelernt, dass man einfach auch üben muss, dass man nicht immer die Wahrheit sagt. Ja. Moje rodzice chodzili do kościoła, także jakby to naturalnie przyjąłem. Też częściowo do kościoła i często po południu, gdy na przykład tam szedłem, koledzy się pytali, gdzie idziesz, po prostu mówiłem zupełnie co innego, że idę na zajęcia gry na fortepianie lub dokądkolwiek, i człowiek po prostu uczył się kłamać. Nie mówiłem prawdy i tak trzeba było funkcjonować. Also ich weiß zum Beispiel noch, wie ich, ich hatte mal auf dem Schulhof, hatte ich mal Fotos mit von meiner Erstkommunion, um die meinem besten Kumpel zu zeigen. Und plötzlich waren da ein paar große Jungs da, zwei, drei Klassen über uns. Und die haben mich festgehalten, die wollten diese Fotos sehen, und ich hatte diesen Schiss, weil es waren halt Fotos, wo wir in der Kirche waren. Das war aber zum Glück nicht so schlimm, ich hatte dann halt nur lustig und habe gemeint, ach, was ist das hier, ja, so eine Kirche, ja, also die wussten irgendwie, worum es geht, und haben es dann aber zum Glück nicht groß umerzählt. Aber ich weiß noch, wie ich als Kind totalen Schiss hatte von dieser Situation. I taka sytuacja z mojego życia szkolnego. Na podwórzu szkolnym pokazywałem zdjęcia moim kolegom i tam pojawiło się dwóch starszych kolegów, byli 2-3 lata, 2-3 klasy wyżej ode mnie. I po prostu podeszli do mnie dosyć ostro, zapytali się, jakie zdjęcia oglądam. Ja obawiałem się, nie wiedziałem, czy mogę im pokazać w ogóle. Nie chciałem pokazać tych zdjęć, a to były zdjęcia z mojej pierwszej komunii. Myślałem, że coś wielkiego się wydarzy, albo oni mi tam zrobią krzywdę, czy po prostu będą źli. W końcu te zdjęcia zobaczyli, tylko się roześmiali, że to chodzi o komunię, nic takiego, nic innego, co może oni tam sobie myśleli, i dali mi spokój, ale rzeczywiście wtedy miałem strach. Czego jeszcze nie można było robić? Was durfte man eigentlich noch nicht machen? Zu jener Zeit. Ich weiß zum Beispiel, dass wir von der Westverwandtschaft hat man manchmal Pakete bekommen mit zum Beispiel Süßigkeiten, die es sonst nicht gab, oder Klamotten. Ich weiß nicht, dass ich von irgendeiner Westverwandtschaft eine Parke, also eine Armeejacke bekommen habe, wo aber hier noch dieses Schwarz und Gold, also von der westdeutschen Armee, als Logo drauf war. Und ich bin damit auf dem Schnur rumgelaufen, und einer von den Großen neben mich an und meinte, stopp mal, das darfst du aber hier nicht tragen. Weil das war ja das Staatswappen von der westdeutschen Seite. Also es gab so mehrere Sachen. Bei uns an der Schule war es nicht ganz so schlimm, wir waren eine sehr kleine Spezialschule, es war eine Sprachheilschule wegen beim Stottern. Deswegen war es bei uns nicht ganz so wichtig, aber an den normalen großen Schulen gab es, glaube ich, schon große Kämpfe zwischen den offiziellen und den inoffiziellen.
Były takie też dziwne sytuacje, dostawaliśmy wsparcie, pomoc od Niemiec Zachodnich, od RFN, na przykład w postaci paczek, słodyczy, ciuchów zwyczajnie. No i tak się zdarzyło, że dostałem ubranie, bluzę z flagą Niemiec Zachodnich, czyli RFN. Było tam godło państwa, nie nasze nerdowskie, tylko to inne. Ubrałem się do mojej szkoły w tej bluzie i parę osób mi zwracało uwagę, że ty nie możesz w tym chodzić, to nie jest godło naszego państwa, to tak nie powinno, no nie powinieneś w ogóle tego zakładać. Chodziłem nie do takiej typowej, chodziłem do małej szkoły, nie zwyczajnej. Inna była to szkoła specjalistyczna, przeznaczona dla dzieci z kłopotami płynności wymowy, dokładnie dla dzieci, które się jąkały. Także ta społeczność szkolna nie była zbyt duża, całe szczęście. Natomiast te sytuacje nie były miłe. Jedną z najbardziej tragicznych postaci w książce jest nauczycielka rosyjskiego, która też organizuje szkolne życie polityczne. Mieliście w szkole właśnie taką postać odpowiedzialną za wasz socjalistyczny rozwój. Eine der tragischen Figuren oder die am meisten tragisch gefährten Figuren ist eine russische Lehrerin in dem Comic. Und sie gestaltet auch sozusagen politisch-ideologische Leben in der Schule. War es so damals, dass ihr in der Schule solche Aktivisten, solche Ideologen hattet? Ja, also wie gesagt, bei uns in der Schule war es nicht ganz so schlimm. Es gab an jeder Schule eine Pionierleiterin, die sozusagen auch politischen Unterricht gemacht hat. Das war bei uns auch eine hundertprozentige, wie man gesagt hat, also eine Person, die 100% überzeugt war. Und jetzt im Nachhinein kann man natürlich halt schmunzeln an diese Leute, die an das System wirklich geglaubt haben, weil es kam einem ja oft so vor, als wenn alle Leute nur noch zum Spaß mitmachen, keiner wirklich dran glaubt. Aber die Generation, die sozusagen wirklich noch in den 30ern gegen die Nazis halt gekämpft hatten, und die haben ja wirklich daran geglaubt, okay, jetzt haben wir unseren eigenen Staat, jetzt machen wir alles so richtig, und sobald jemand dagegen ist, haben sie darin einen Kontrrevolutionär, einen Nazi mit der Rolle. Tak, u nas w szkole była taka osoba, to była kierowniczka, przewodnicząca organizacji pionierskiej, tak to wtedy wyglądało w NRD, i odpowiednik naszego harcerstwa. I ona zajmowała się takimi sprawami, kierowała tą komórką pionierską w szkole. Z jednej strony trudno było takich ludzi zrozumieć, oni byli w 100% przekonani o swojej ideologii, o słuszności tych komunistycznych poglądów, do których się dystansuje i które można uważać oczywiście za złe. Z drugiej strony byliśmy po ciężkiej, mieliśmy ciężką przeszłość związaną z narodowym socjalizmem, z nazizmem, i ktokolwiek by odważył się w tamtym czasie krytykować u nas tą kierowniczkę pionierów, taką osobę ideologiczną, mógł być odebrany jako nazista, jako narodowo-socjalista. Also das wollte ich an dem Beispiel von dieser Figur ein bisschen darstellen. Also zu Beginn gibt es eine Szene, wo sie halt super mächtig an der Schule ist, alle haben großen Respekt vor ihr, und dann zum Ende des Buches, als es plötzlich Demonstrationen gibt, meldet sie sich krank, ist im Zuhause, guckt aus dem Fenster ganz ängstlich raus. Also man merkt über diese Generation plötzlich das ganze Weltbild ins Schwanken gerät, wie auch plötzlich an der Schule keiner mehr richtig weiß, wie er sich verhalten soll. Chciałem w ten sposób to ukazać, że na początku mojej książki przedstawiłem tę osobę jako pełną energii, przewodniczącą różnych wystąpień w naszej szkole, pionierów i tak dalej. Natomiast w trakcie, ta sytuacja się rozwija, w trakcie tego opowiadania i na koniec już ludzie protestują, ona siedzi wystraszona w domu, wygląda przez okno, przez firankę. Następuje zupełna zmiana tej postaci.
Zmiana nastąpiła wraz z upadkiem muru berlińskiego i rozpoczęciem procesu jednoczenia się Niemiec. W jaki sposób odkrywaliście Zachód wcześniej? Jaki był świat zewnętrzny dla was wcześniej? Jak to się zmieniło? Die Veränderung, sogar die Wende, erfolgte nach dem Fall der Berliner Mauer und auch mit der Deutschlandsvereinigung. Wie ist es so von deiner Perspektive, also wie siehst du und sahst du damals die offene Welt, die Außenwelt? Also was halt für uns als Kinder erstmal am spannendsten war, dass es plötzlich die ganzen Sachen, die wir nur aus dem besten Fernsehen kannten, auch halt kaufen konnten. Also wir als Kinder waren natürlich nur an den ganzen Westsüßigkeiten und die ganzen Westspielsachen interessiert. Und, aber als Kontrast dazu weiß ich halt noch, wie sozusagen die ältere Generation, die es für die erstmal sehr halt ängstlich wurde. Ich weiß noch, wenn man auf einer Familienfeier war die erste Frage, und wie geht's euch, haben deine Eltern noch Arbeit? Weil es war erstmal so, dass ganz viele Leute ihre Jobs verloren haben. Dla mnie jako dziecka to znałem świat czasem właśnie z telewizji, jakichś tam przekazów, z obrazków, czy po prostu takich produktów bardziej luksusowych, które można było zdobyć z Niemiec Zachodnich, na przykład słodycze, jak na przykład zabawki. Natomiast co się tyczy osób dorosłych, to bardzo w tamtym czasie się cieszyli. Czyli z jednej strony byli bardzo zadowoleni, były imprezy rodzinne, jakieś święta, juble i tak dalej. Ludzie świętowali. Ale z drugiej strony potem nastąpił taki przykry okres, bo wiele osób straciło pracę. Was wir sozusagen als Kinder noch gar nicht richtig genießen konnten oder sozusagen eigentlich gar nicht historisch wussten, wie spannend diese Zeit dann ist. Also es war halt gerade in Berlin diese spannende Zeit, in Ostberlin, das alte sozialistische System war weg und das neue sozialistische System war noch nicht da. Und es gab halt deswegen in Berlin, also in Ostberlin, extrem viele Freiräume. Es gab viele immer in Häuser, wo keiner genau wusste, wem jetzt dieses Haus ist, der Besitzer von diesem Haus ist. Deswegen gab es halt viele Clubs, viele Bars, die einfach so aufgemacht haben, viele Galerien. Das war eigentlich so eine richtig spannende Zeit in den 90ern, von der der Ruf von Berlin eigentlich heute noch immer zehrt. Heute ist sozusagen ist alles schon, also das war sozusagen eine spannende Zeit in dieser Zeit heute, wo alles verkauft ist. Und ich weiß aber auch noch, wie ich halt teilweise unterwegs war und das genutzt habe, dass man nebenan in einem besetzten Haus drei Punkbands aus aller Welt für 3 Mark sich angucken konnte. Aber zu der Zeit saß ich auch wieder zu Hause und dann irgendwelche langweiligen Computerspiele gespielt, die halt auch neu waren. Also dieser Kontrast halt zwischen den materiellen neuen spannenden Sachen und der neuen Freiheit, die man eigentlich auch hätte noch viel mehr ausnutzen müssen. Sytuacja była wtedy bardzo napięta. System socjalistyczny przestał istnieć. System kapitalistyczny jeszcze na dobre się w ogóle nie pojawił. Było bardzo dużo wolnych mieszkań, pustych mieszkań, domów. Można było, zupełnie opuszczonych, można było nawet wynająć sobie za jakieś po prostu drobne pieniądze. Z jednej strony ludzie, Berlin przedstawiał taki widok opuszczonego miasta. Dużo taniej można było kupić mieszkania, bo były po prostu opuszczone. Z drugiej strony ludzie, którzy nie mieli żadnej pewności w tym systemie pojawiającym się kapitalistycznym, mieli jakieś produkty, na przykład nowoczesne gry komputerowe. Natomiast tej pewności socjalnej nie było. Było to takie rozdarcie między wschodem a zachodem. Bo wiemy, że w niemieckim filmie, w niemieckiej literaturze, beletrystyce temat przemiany, temat NRD jest oczywiście wielokrotnie wspominany. Czy w komiks również jakby rozlicza się z tą przeszłością? Wir sind uns dessen bewusst, dass in der deutschen, zachodniej der deutschen Literatur, als auch in der deutschen Film, in der schönen Literatur, das Thema
der DDR, der damaligen DDR, auftaucht und hat es auch Comic zum Zeitpunkt, so zum Ziel, hat sich Comic eigentlich zum Ziel gesetzt, sich mit dieser Vergangenheit so abzugleichen. Es gab auch vorher schon ein, zwei andere Comic-Titel, also es gab ein, zwei andere Bücher, die sich mit dem Thema DDR, auch mit dem Thema Kindheit beschäftigt hatten. Deswegen habe ich einfach versucht, das dickste und beste Buch über das Thema zu machen. Tak, pojawiały się książki wcześniej, dwie książki pojawiły się uprzednio, natomiast ja starałem się, moim zdaniem, taką najgrubszą, najlepszą książkę na ten temat opracować. Also ist halt einfach neben der ganzen Nazi-Scheiße das zweite große deutsche Thema natürlich, der unser Imagination zumindest ist. Deswegen ist klar, dass das oft erwartet wird. Oprócz tego Nazi-Scheiße, czyli w delikatnym tłumaczeniu przykrego tematu o nazizmie, drugi ulubiony temat pojawiający się w literaturze filmowej. A czy komiks zajmuje się też niemiecki, czy ty może swojej twórczości zajmujesz też tym, co się wydarzyło później, tym, co się z tymi ludźmi stało później, ponieważ część sobie poradziła doskonale w kapitalizmie, a wielu z nich jednak nie. Weißt du vielleicht, wie die Zukunft der Menschen, so deine Bekannten, die in deinem Comic dargestellt worden sind, wie die Zukunft später aussah oder wie sie aussieht. Was machen sie jetzt? Wie eigentlich sind ihre Geschehnisse? Also die Figuren aus dem Buch? Ja. Ja, ich denke, also es gab schon ein paar Leute, die gefragt haben, ob es eine Fortsetzung geben würde, was die Figuren in den 90ern machen. Ich habe da im Augenblick noch nicht so richtig viel Lust, weil es war einfach eine große Menge Arbeit. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall, es gab viele Gewinner, sagt man aus, oder viele Wenderhälse, also Leute, die einfach sozusagen in der Eigenzeit in die Einrichtung geguckt haben und dann sofort begriffen haben, in welche neue Richtung sie jetzt gucken müssen. Also manchmal gab es Leute, die in der sozialistischen Zeit immer alles nach offiziellen Plan gemacht haben und dann aber auch sehr schnell die Marktwirtschaft kapiert haben. Es gab auf jeden Fall ein paar, die mit der neuen Zeit nicht klar gekommen sind. Für manche ist auch zu viel Freiheit, tut ihnen nicht gut. Ich denke auf jeden Fall, es wird ein paar tragische Gestalten geben. Also ich denke, Gerhard Thorsten, der wird auf jeden Fall nicht so einen geraden Weg gehen wie der Mirko, weil der Mirko halt doch ein bisschen vernünftiger oder ein bisschen durch die Familie auch ein bisschen in einem festeren Rahmen ist als der Thorsten, der sozusagen als Einzelkind ohne Vater wird wahrscheinlich in den 90er Jahren bestimmt politisch und mit Drogen diverse gefährliche Experimente durchgemacht hat. Wiele osób pytało mnie również, czy nie będzie jakiejś kontynuacji mojego komiksu Kinderland, który na przykład się odbywał w latach 90. Ja odpowiadałem na to, że sceptycznie podchodząc do tego tematu, że wielu osobom z moich czasów się nie powiodło, niektórzy, kiedy nastąpił przełom, nastąpił nowy system gospodarki rynkowej, kapitalizmu, odnaleźli się, wcześniej sobie nawet w systemie komunistycznym żyli jakoś według planu i następnie się odnaleźli. Natomiast jest spora grupa osób, które gdy otrzymało dosyć dużo wolności, nie dało sobie rady. Wręcz jakby tak na margines społeczeństwa upadło dwie postaci z mojej książki. Jedna osoba to jest Thorsten, on był jedynakiem, miał wsparcie rodziców, dużą opiekę. W sytuacji, kiedy następuje nowy system, kiedy chłopiec widzi dużo wolności, nie gubi się, pogubi się w tej sytuacji, miał problemy z narkotykami. Natomiast druga postać, Mike. Druga postać Moko,
o wiele lepiej się odnalazła w nowej sytuacji i po prostu ta wolność, dobrze wykorzystała wolność i możliwości, jakie niesie ze sobą kapitalizm. To teraz trochę radości, czyli znowu wracamy do samego dzieciństwa. Bawiła Cię zabawa w takie odkrywanie, jak to, przypominanie sobie, jak to kiedyś wyglądało i czy wszystko jest w Twojej głowie, czy jednak pytałeś ludzi, sprawdzałeś stare gazety, czy otworzyłeś jakieś tajne pudełko na poddaszu, które były rekwizyty z tamtych czasów? Jetzt etwas Lustiges, kennen zu deiner Kindheit. Hattest du mal daran Spaß gehabt, deine Geschehnisse aus der frühen Kindheit zu recherchieren, sich daran wieder zu erinnern? Oder hattest du manche Probleme? In diesem Sinne solltest du zum Beispiel jemanden danach fragen, wie es aussah, wie es genau zu dieser Zeit war. Nee, ich musste nicht so sehr viel recherchieren. Ich bin als Zeichner automatisch ein Beobachter. Also ich gucke mir viele Sachen an. Ich wusste viele Sachen aus dem Kopf, wie sie aussahen. Natürlich musste ich viel recherchieren. Und es war für mich einfach nochmal die Gelegenheit, zurückzugucken, was sind so die ersten großen Dramen, die man so als Kind hatte. Das sind alles Sachen, wo man als Erwachsener eigentlich drüber schmunzelt, weil die Themen als Erwachsener nicht mehr so wichtig sind. Alles, was man sonst zum ersten Mal gemacht hat. Aber ich habe es sozusagen versucht, aus dieser Sicht des Kindes darzustellen. Und für das Kind ist das ein großes Drama, weil irgendwas zum ersten Mal passiert. Nie musiałem dużo sprawdzać, prawie w ogóle szczegółów z tamtych czasów. Jako twórca komiksu muszę być bacznym, uważnym obserwatorem, dlatego bardzo wiele rzeczy pamiętałem i było też to dla mnie taką no, przyjemnością, żeby to wszystko tam w mojej książce zaprezentować. Także tu większych problemów praktycznie z tym nie miałem. A do czego największą nostalgię czujesz z tych czasów? Czy najbardziej nostalgicznie możesz wspominać w tej chwili grę w ping-ponga? Zu welchen Geschehnissen aus deiner Kindheit, aus deiner Zeit hast du die so beste Nostalgie? Woran kannst du mit Nostalgie erinnern? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht das Ping, Entschuldigung. Ja, das Spiel. Ja, also eigentlich alles, weil halt einfach alles neu und aufregend war. Das ist ja eigentlich so gerade die Grenze zwischen Kind und mit Kinderzeit. Das sieht man auch in der ersten Szene, dass sozusagen der Mirko noch so an der Grenze ist. Er ist noch halb Kind, aber eigentlich schon auf dem besten Weg in das Teenageralter reinzurutschen. Und für mich selber das Spannendste war wahrscheinlich die ganzen Mädchengeschichten, dass man plötzlich gemerkt hat, irgendwas ist da an diesem Mädchen spannend. Man weiß noch nicht genau was, irgendwas, das war jetzt noch gar nicht etwas Sexuelles, sondern einfach nur, dass man plötzlich merkt, dass diese Mädchen da, die sonst einfach nur doof waren, dass die plötzlich interessant werden aus anderen Gründen. Tak, dla mnie interesujące było to przejście z czasu, z okresu wczesnego dzieciństwa do okresu dorastania młodzieżowego, kiedy i taką tutaj postać też przedstawiłem na przykładzie Moko, chociażby w przypadku dziewczyn, to były na początku zwykłe koleżanki, natomiast później stanowiły tutaj dla mnie, dla kolegów taki punkt zainteresowania, chociażby z jednej strony człowiek zastanawiał się z powodów też seksualnych lub po prostu nawet jako osoby znacznie bardziej interesujące pod każdym względem. Także bardzo miło mi się o tamtych rzeczach pisało. Wracanie do przyszłości i odkrywanie tak samo w Polsce, jak i w Niemczech jest oczywiście częstym tematem. Ja czytając twój komiks zastanawiałem się, co jest takiego samego w moim dzieciństwie było, co jest w twoim komiksie. Muszę powiedzieć, że było tego bardzo dużo, że
jakieś kryjówki, zabawy, też te wszystkie postaci szkolne, które są tak bardzo stereotypowe i oczywiste, tak samo występowały w moim dzieciństwie, ale nie wisiała nad nim ta groza jednak. Ja też urodziłem się, już byłem jednak w innych czasach, ale też i w czasach PRL w Polsce jednak to wyglądało inaczej, zwłaszcza pod jego koniec. A czy w tych czasach wtedy widzieliście, co się dzieje właśnie w Polsce? Als ich mich an meine Vergangenheit erinnere, ich möchte dich auch bitten, dass du verschiedene deine Erfahrungen aus deiner Kindheit, dass du davon sprechen kannst. Ich hatte eigentlich keine persönliche schlechte Erfahrungen mit diesem System, mit dem sozialistischen System. Ich bin nach der Wende in Polen geboren, deswegen kann ich mich daran nicht so erinnern. Aber also keine Grausamkeit in diesem Sinne, wie du in deinem Comic beschreibst. Und wie siehst du und hast du dich Gedanken darüber gemacht, wie es zum Beispiel zu jener Zeit in Polen war? Also ich habe als Kind von Polen zu der Zeit noch nicht so viel mitbekriegt, weil ich als Kind sowieso noch einen ganz kleinen mal eben Blick hatte mit einem sehr beschränkten Sichtfeld. Ich habe sozusagen erst nach der Wende auch viele Bücher über das Thema gelesen, also über die DDR und über die anderen Länder, und habe dann erst mitbekommen, dass es in Polen noch ein bisschen anders war, dass es noch eine andere, dass es noch ein ganz anderes System war. War jetzt die Frage nur auf Polen beschränkt? W tamtym czasie jako małe dziecko za bardzo nie myśleliśmy o sytuacji w innych krajach, jak to wyglądało w Polsce. Później oczywiście czytałem wiele książek na ten temat, orientowałem się o sytuacji politycznej w Polsce, ogólnie w młodych ludziach to wyglądało. Wiem, że to był zupełnie inny system w porównaniu do NRD, natomiast to moja wiedza Później zupełnie. Also ich habe jetzt damals als Kind von den Eltern nur ein bisschen was mitbekommen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass man, wenn man halt eine Schallplatte von den Rolling Stones oder eine Jeans kaufen wollte, dass man dann vielleicht noch in Budapest die besten Chancen hatte und dass es in Tschechien noch das und das gab. Und zumindest von Polen habe ich nur mitbekommen, dass es da auch ein paar Schallplatten gab. Also mein Vater hat ein paar Schallplatten von zum Beispiel von Herrn Niemann, die ich zu Hause dann auch angehört habe, aber eigentlich erst nach der Wende. W Polsce jako dziecko dowiedziałem się, znaczy w ogóle o możliwościach w innych krajach dowiedziałem się od moich rodziców, na przykład, że można było kupić sobie płyty Rolling Stonesów albo nowe jeansy zagraniczne, zachodnie, na przykład w Budapeszcie, lub że w Polsce też była inna możliwość, na przykład zakupu chociażby płyt, i tak mój tata kupił sobie kilka płyt Niemena właśnie nabył w Polsce i do tej pory mamy je w domu i możemy słuchać. To war ja auch damals so, dass man eigentlich zu den sozialistischen Ländern reisen konnte, nur als meine Eltern mich und meine zwei Schwestern noch hatten, in dem Alter, als man mit drei kleinen Kindern nicht gerne Reise ins Ausland machen. W tamtym czasie można było tylko podróżować bez problemu między krajami socjalistycznymi. Ja i moje dwie starsze siostry, było to problematyczne dla moich rodziców, żeby tak z trójką dzieci sobie podróżować nawet po tym kraju. Żyjemy trochę inne czasy i możemy, właściwie wy możecie teraz zadać pytania Wawidowi. Zapraszam do tutaj z sali, tak zwanych. Wir haben jetzt in deinem ganzen deren Zeit und jetzt bitte frage nam unseren Gast Marvin zu stellen, zu vom Publikum. Jeden, dwa.
Tschüss. Chciałem zapytać, o plany. Czy pracuję nad czy to pracuję nad jakimś komiksem? Jeśli tak, nad jakim? Czy też jest jakaś dłuższa forma? Ich möchte Sie nach Ihre Pläne fragen. Arbeiten Sie vielleicht an einem neuen Comic? Ist das ein eine längere Geschichte, eine längere Arbeit? Die nächste Geschichte wird eine kürzere Geschichte sein. Und ich habe auch wieder Lust, ein Buch zu machen, was nicht so lang ist und nicht so teuer auch. Es wird in Farbe sein, es wird so 60, 70 Seiten sein und ungefähr eine, es wird um Fahrräder gehen, so viel kann man vielleicht schon verraten. Następna historia to będzie krótsza historia, też ze względów finansowych, nie chciałem, żeby to była droga sprawa, będzie około 60-70 stron, będzie to komiks kolorowy i myślę, że się Państwu spodoba. Also für mich bei allen Comics ist das Ziel einfach nur, dass ich selber gut unterhalten bin und hoffentlich der Leser auch. Also das kann ganz was Verschiedenes sein. Das muss einfach ein Thema sein, was mich interessiert. Das nächste Thema ist halt Fahrräder. Ich bin selber ein großer Fahrradfan und deswegen habe ich darauf gerade Lust. Tematem, który mogę poruszyć w mojej pracy, w książkach, musi być temat, który może zainteresować zarówno czytelników, jak i mnie. To będzie temat o rowerzystach, ponieważ sam bardzo lubię jeździć na rowerze, także będę pisał o rowerzystach w moim następnym komiksie. Czy w czasie rysowania Kinderlandów, kusiło Cię jednak, aby rozrysować wielki turniej przyjaźni? I narysować zagrywkę śmierci, ja dodam do tego pytania. Hat es vielleicht solche Neigung, als du dein Comic Kinderland geschrieben hast, dass eigentlich ganz genauer zeichnen könntest, dieses Turnier? Also ein Friedensturnier, ganz genau zu skizzieren und auch diese Schläge, wie der Moderator gesagt hat, tödliche Schläge, vier verschiedene also wie solltest du skizzieren? Könntest du das skizzieren, diese Turnier? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich jetzt die Frage richtig verstanden habe, aber ich habe sozusagen versucht, das Turnier so actionreich wie möglich zu machen wie in einem Manga. Also wenn man im Tischtennis von außen sieht, sieht es vielleicht ein bisschen nicht wie ein richtig ernstzunehmender Sport aus, aber wenn man es einigermaßen gut spielt und mit drin ist, kommt es einem sehr schnell und sehr dramatisch vor. Ich glaube, die Geschwindigkeit von einem Tischtennisball ist, glaube ich, eine der schnellsten von allen Sportarten. Das wollte ich zeigen. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam pytanie. Ja? Rozrysować. Ja tłumaczę to rozrysować, ale... Żeby jednak zrobić taką dużą, powiedzmy jeden rozdział cały poświęcony po prostu turniejowi ping-ponga. Okej, okay. Schade sich dann, also dieses Turnier nicht stattgefunden ist und also wenn man fragt, ob du eigentlich so eine Neigung hattest, ganz genau das Turnier so zu skizzieren. Okay. Als ich habe ganz zu Beginn, als ich diese Idee für das Buch hatte, habe ich mit einem Freund über das Thema gesprochen. Ich wollte selber nur einen Tischtennis-Comic machen. Der Verlag wollte einen DDR-Comic haben und von dem Kollegen von mir, Fritz, kam die Idee, hey, du kannst einfach beides zusammen kombinieren. Und er hatte auch schon die Idee
für das Ende, dass sozusagen das eigentliche Turnier gar nicht stattfindet. Also sozusagen die Idee war von vornherein so da, ich weiß nicht, wie das Turnier ausgegangen wäre, das eigentliche. Na początku chciałem tylko pisać o komiksie i rysować komiks o tencie stołowym, o ping-pongu. Połączyłem to z tematem też NRD. Natomiast moim zamysłem, moją ideą było, żeby to pozostawić niezakończone właśnie, żeby tego turnieju nie przedstawiać w komiksie. Nie boisz się, że z komiksu o rowerzystach wyjdzie ci komiks na przykład o, nie wiem, problemach z kapitalizmem? Hast du keine Angst, dass von deinem Comic Geschichte über Radfahrer zum Beispiel ein Comic über Kapitalismus entsteht? Also, nein, ich bin selber ein großer Fan von Fahrrädern reparieren. Ich finde sozusagen, ich finde es sehr traurig, dass heutzutage, dass es billiger ist, ein neues Fahrrad zu kaufen, als ein altes Fahrrad zu reparieren. Mein eigenes Fahrrad, was ich fahre, ist ein Rahmen aus der DDR, den ich Stück für Stück erneuert habe. Und ich denke, darum wird es auch in den Comics gehen. Es soll jetzt nicht, es wird nicht ein Hype sein mit den neuesten Fahrradkonsumer-Schnickschnack-Sachen, sondern es wird ein Comic sein, wo es eher um die Freude an dem klassischen, einfachen Fahrrad geht. Osobiście jestem zwolennikiem naprawy rowerów i modernizowania pewnych rzeczy, naprawiania niż kupowania drogich, gotowych rowerów i w zasadzie nie robienia nic. Sam posiadam rower jeszcze z czasów NRD. Jest to rama z NRD, przy której cały czas coś majstruję, coś przerabiam i ulepszam. Także ten komiks też będzie o tym traktował, o radości nie tylko z jazdy rowerem, ale z pracy przy tym rowerze, majsterkowania i to jest dla mnie najważniejsze. Mamy jeszcze jedno w tej sali i kończymy. Wszyscy do Ciebie idziemy. Chodźcie, pogadamy. Ja w latach 80. Non stop bawiłam się w wojnę. Kiedy w komiksie jest, chłopaki mają taką ruderę, w której się bawią. I dla mnie to jest automatyczna kryjówka do zabawy w wojnie. Chciałam zapytać, czy w latach 80. niemieckie dzieciaki w ogóle mogły bawić się w wojnę, czy to był taki temat tabu, że nie wypadało. Ich kann sagen, das kann ich nicht. Also ich persönlich habe ich immer so mit sozusagen Krieg als Kind gespielt. Wir als Kinder haben so Krieg gespielt und wir haben immer so eine alte Bude ausgesucht. Dort haben wir uns reingesteckt. Hat es da persönliche Erfahrungen so damit verbunden? Habt ihr so in deiner Jugendzeit auch im Krieg gespielt? No, ja, also ich glaube, die Eltern haben es nicht so gerne gesehen, aber die Kinder haben sehr gerne Krieg gespielt. Ich selber, war das verboten oder nicht? Sag mal, wenn man jetzt gespielt hätte, dass die Partisanen gegen die Nazis gewinnen, wäre das bestimmt okay gewesen. Ja. Ich selbst war aber dann habe nicht so oft draußen gespielt, ich saß viel zu Hause und habe alleine gezeigt. W tamtym czasie oczywiście, jeżeli to była taka gra wojna, że bawili się partyzanci na przykład z nazistami i partyzanci wygrywali, to nie było problemu. Także taka gra była dopuszczalna. Ja raczej za często nie bawiłem się, bo w domu siedzieli. Trochę jak u nas, że zawsze Brazylia musiała wygrać w piłkę nożną. Okej. Okay. No tak. Polska też musiała z nic nie wybiła się po prostu. Das ist vielleicht eigentlich ähnlich wie bei uns, dass immer nur Brasilien gewinnen sollte. Und auch Polen gegen Deutschland gewinnen sollte. Zatem kończymy spotkanie. Mam taką jedną refleksję na koniec, że w
Berlinie można kupić pewnie kolejne fragmenty muru berlińskiego, który już pewnie kilka razy ten Berlin okrążył. W Polsce można iść do knajp z PRL-owskim jedzeniem i mamy taką, te różne nostalgie w różny sposób działają. Zobaczcie, jak to zadziałało w Kinderlandzie, bo myślę, że będziemy mieli wiele porównań, identycznych rzeczy, wiele różnic. I trochę was ten komiks rozśmieszy, ale też bardzo przerazi. Dzięki, tak, dziękuję ci bardzo. Takie.